Jesteśmy w Myślenicach i mijamy Raby. Zrób sobie zdjątko jeszcze tutaj. Wczoraj zejście z Uklejnej i dało popalić. Jakby to powiedzieć, porąbane. Ale jakoś udało się dotrzeć na nocleg i teraz właśnie ruszamy w kierunku Pałczy. Mały szlak Beskidzki jest nie do wytrzymania, jeżeli chodzi o Myślenice. I dlatego, żeby był do wytrzymania, proszę. Teraz mały szlak Beskidzki przez Myślenice jest do wytrzymania. Bierzemy się za to, bo potem już nie będzie. No ale 395 metrów to ma. 395 metrów. Miejsce Lipka. Tak. No i to jest. No, zniszczony korzeń lipy. Mamy deszczyk, ale co tam? I widok na Myślenicę. Z pasma Babicy. Mamy tutaj takie widoczki, tuż za Myślenicami. Jak tylko osiągniemy pewien pułap. A tutaj Uklejna, a tam gdzie te domki z czerwonymi daszkami, tam mniej więcej w tym rejonie żeśmy też przechodzili. A tu wszystko tonie w chmurach. Ewcia zasuwa pasmem Babicy w kierunku Pałczy. Zobaczymy, dokąd nam się uda dojść dzisiaj, bo mamy spore opóźnienie. W Myślenicach żeśmy sobie zrobili mały przerywnik i teraz drałujemy. Późno, bo późno, ale to nie ma znaczenia. Najwyżej gdzieś się zrobi nocleg w terenie. I tyle. Na Polanie Mikołaj. Infrastruktura bardzo dobrze rozwinięta. Miejsce na grilla, ławeczki. Tutaj widzimy w środku kadru miejsce do biwakowania. Też by się fajnie zdało sobie w coś pograć. Miejsce zagospodarowane fajnie. Ktoś zostawia worki na śmieci i o to dba. No szkoda tylko, że dwa paleniska. Jedno mniejsze, drugie większe. Ale może ktoś miał taki pomysł, że będzie dla tych, co robią małe ognisko i dla tych, co chcą zrobić większe ognisko. Ale do biwakowania na przykład tutaj gdzieś się rozłożyć między drzewami. Super miejsce. Tylko, że akurat nie w czasie. Rozwalone wszystko od tych traktorów, ale za to wiemy, jaka jest temperatura. O. Nie wiem, czy będzie widać, to tak się przekręcimy. O, i ktoś sobie tam może dojrzy tą temperaturkę. Pasmo sulażowej Babicy jest takie rekreacyjne i w ten sposób docieramy, choć przy padającym deszczu, do rozwidlenia szlaków, gdzie mamy na Babicy 2,15, na Pałcze 3,45. Mamy kierunek Pałcza. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Jesteśmy dobrej myśli. Uderzamy tutaj. Będzie delikatnie pod górę i w deszczu. Idę sobie małym szlakiem Beskidzkim. Cały czas do przodu, bo ktoś idzie z naprzeciwka.
Cześć! Siema! No też pewnie robi szlak beskidzki mały. Koleżanko, którą spotkałem na szlaku, musiałem się zawrócić i chyba pójdę z tobą. Nie ma sprawy. Mam ciepłe nogi. Fajnie, dzięki. To idziemy razem od teraz. A tu takie mrowiska. No super, jedne i drugie. Zobaczymy, czy się coś na nich dzieje. O, tam już mucha leży przyklejona. Pewnie ją rozkładają. Ja, dzieje się. Spotkana w terenie salamander. Salamander. No. Obraca się tyłem. Cóż to za przysiłek? Za chwilę się okaże. Piękna polanka. Gdzieś w okolicach Trzebuńskiej te góry. Piękne słoneczniki tutaj. O. Te są na dziko, a tamte są zagrodzone. Te pierwsze są dla srudzonych wędrowców. Słoneczko ładnie nam wyskoczyło. Pokazały się widoki. Jeszcze nie jesteśmy na szczycie, ale chyba za chwilę będziemy. Odbiłem z czerwonego szlaku, żeby wejść na tą Trzebuńską górę, ale żadnej tabliczki nie znalazłem ani oznaczenia, jedynie kopczyki z kamieni. Także sam szczyt nie ma jakiegoś specjalnego oznaczenia. Szlak czerwony przebiega tutaj dołem. No, można powiedzieć, że człowiek przynajmniej wie, gdzie chodzi. Przecież miało nie być słońca. Miało cały dzień padać. No to dobrze. Tak myślę. Za chwilę gdzieś tu sobie kawkę rąbniemy. Skarbu Państwa w Zarządzie Lasów Państwowych, Nadleśnictwa, Myślenice, Leśnictwa, Harbutowice. Rezerwa tworzy się w celu zachowania ze względów przyrodniczych, naukowych i krajobrazowych naturalnego zróżnicowania ekosystemów leśnych w obszarze źródliskowym Potoku Górskiego. Drodzy zgromadzeni, co ja wam mam powiedzieć? Że co? Że jest chłodno? Że co? A! Dobra, słuchajcie, wszystko co tu jest, to moje to jest. I wala wam od tego. Cisza zapadła wśród widowni. Osiągamy szczyt Babicy. W paśmie Babicy. Całe to pasmo to jest takie pasmo rekreacyjne. Jedynie tutaj na tą Babicę było mocniejsze podejście i to wszystko. A reszta to grzybki. Pełny luz. Reszta to zbieranie grzybków, trujaków. No i oglądanie przyrody. Jeżynki. Jeżyny właśnie, no. Śliwki zdobyczne. Dokładnie. Także teraz będziemy schodzić do Pałczy. A ile nam się uda zejść, czy do Pałczy, czy tam gdzieś jeszcze wyjść do góry w kierunku Zembrzyc, to się okaże. A na razie pozdrowienia ze szczytu Babica. Dość sprawnie to wszystko poszło.
tak jak sprawnie wszystko jest pozalewane na całej długości tego szlaku. Fajny widoczek się pokazał. Koskowa Góra. Ominęliśmy Bieńkowską Górę. Przed nami Babica Zachodnia. I tutaj już zaczynają pojawiać się szczyty za wzniesieniami Zmakowskiego. W chmurach to nie Polica. Gdzieś tam dalej jeszcze ciekawsze szczyty. Tam w oddali Beskid Żywiecki dzieją się naprawdę świetne rzeczy, bo tam widać Babią Górę. Tutaj schodzi ramy Babiej Góry. Zza drzew wyłania się szczyt Policy. A tutaj Koskowa Góra i jej okolice. A to niebo, które uciekło od nas. Już myślałem, że będzie lało, a tu nagle taka niespodzianka. Fantastyczny warunek się teraz zrobił na moment. Na polanie, na której jesteśmy. Babica Zachodnia. Piękny zachód słońca nam się trafił. Za chwilę się skryje za tą chmurą słoneczko i już nic nie będzie takie samo. Mieliśmy cudowny zachód słońca. Teraz nasza wiatka noclegowa. My będziemy przebywać, delektować nocką. Przed chwilą cała ta polana była w słońcu. Dla nas to jest po prostu sukces, bo my cały czas szliśmy praktycznie w siąpiącym deszczu. Czasami tam się słońce pojawiło, ale to sporadycznie. No teraz też na chwilkę tylko, ale no każde takie słońce, jak człowiek przeżywa cały dzień na szlaku w takich warunkach siąpiących, później troszkę przerwy deszczowej. Ale pięknie. A teraz nasza wiatka noclegowa, później kierunek Zembrzycy. Ale zrobiło się tak pięknie, że nawet dalej nam się nie chciało iść, bo mogliśmy zejść do Pałczy i w okolicznych wioskach znaleźć nocleg. Stwierdziliśmy, że zostajemy tutaj. Daję znać, że dzisiaj śpimy pod wiatą, prawie na placu. Zaraz pokorza, tak, Marek u góry mi zainstaluje hamak, a Sum będzie spać na tym stole. Z przodu do tarpa, czyli teraz jakby za mną, bo od tamtej strony wieje.
rozłoży tarpa, żeby nam tu nie ciągło. Czyli płachta biwakowo. No, czyli płachta biwakowo. Tam jest miejsce z tyłu za mną na ognisko. To też chcę je rozpalić, jak będzie nam bardzo zimno. Mam nadzieję, że przeżyjemy do jutra. Nie zmarzniemy tu na kość. Ja będę wisiała u góry, Marek będzie spoczywał na dole. Także mam nadzieję. No on by chciał. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jutro rano jak wstanę, zaraz będą znać, czy żyjemy. Z drugą korę. Chodźcie do wesoło. Za chwilę pójdzie patelnia w ruch, no ale niestety bez statywu nie da się nagrywać i robić. Teraz będziemy się delektować grzybkami, które żeśmy nazbierali z patelni. Nie wiadomo, czy dożyjemy rana. I nie wiadomo właśnie, czy dożyjemy rana. To się jeszcze okaże. Teraz tak, tutaj hamaczek pod kwiatką wisi rozłożony, a ja leżę na tym stole. Przygoda. Wchodzimy pod wiatkę. Moje spanie tutaj w takim specjalnym worku termicznym w śpiworze na macie. A moja kochana żonka tutaj w hamaku wisi. Nad nami jest rozwinięty tarp, gdyby wiatra zaczęła przeciekać. Nie powiedz coś. Super cieplutko, jest ciepło, butelka mam między nogami, jest gitara. No, fajnie. Pozdrawiamy was, dobranoc. Dobranoc.